Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w miejscu w Bramie Grodzkiej, w którym pracuję. Jest to pokój, z którego widać wspaniały widok na lubelskie dachy, w szczególności na dachy ulicy Kowalskiej. Kowalska była przedłużeniem głównej ulicy miasta żydowskiego, szerokiej, która biegła przez, przypominam, przez sam środek Placu Zamkowego. I tutaj chciałem Państwu pokazać coś niezwykłego. Szyld właśnie tej nieistniejącej ulicy, który przypomina mi i nam, że ta ulica rzeczywiście była. Z takich ważnych przedmiotów, które tutaj gdzieś mógłbym jeszcze pokazać Państwu, to jest oczywiście taka ważna pamiątka dla mnie z przedstawienia Cudowna historia, w której ta głowa, która być może przypomina Państwu o proszę, moją głowę, grała serce dzwonu. Także dla mnie to jest wspomnienie pewnego ważnego etapu w moim życiu związanego z teatrem Grupa Chwilowa. Natomiast to całe otoczenie, te książki, które tutaj stoją na półkach, tutaj gdzieś jest Miłosz, Czechowicz, tam jest Herbert, Julia Hartwig. To są lektury, które mi na co dzień właściwie towarzyszą w mojej pracy. Tutaj jest półeczka z tekstami Singera. I co mógłbym jeszcze powiedzieć? Że to jest bardzo ważne miejsce nasycone wieloma treściami. I jeżeli chodzi o mnie, to się świetnie czuję w tym miejscu.